Witam o poranku. Co ustawi maj na giełdach? Sprawdź to. To jest temat przewodni tego wpisu. Na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. A tych wszystkich, którzy chcą śledzić mój portfel w edycji kwietniowej, która właśnie teraz trwa, zachęcam ich do wysłania specjalnej wiadomości, adres e-mail poniżej, a będziecie otrzymywać wiadomość z informacjami, jak modyfikuję mój portfel w zależności od zmieniającej się sytuacji rynkowej następnego dnia na indeksach giełdowych, na Forexie, na surowcach, na obligacjach, a nawet na Bitcoinie. Zapraszam, zachęcam i zaczynamy. Co ustawi maj na giełdach? Sprawdź to. Bardzo ważnym tematem, który teraz jest grzany na tapecie, to jest oczywiście temat inflacji. Drugi to jest temat spowolnienia gospodarczego, mogącej się rodzić recesji. I te dwa czynniki będą nam prowadziły do wniosków, czy należy spodziewać się podwyższonej aktywności, zmienności, czy należy spodziewać się spadków indeksów giełdowych, a może jednak wzrostów indeksów giełdowych w maju. W maju, który statystycznie ze statystycznego punktu widzenia, na przykład dla giełd europejskich, jeszcze raz będę to przypominał, nie jest raczej dobrym miesiącem dla parkietów, a także stare rynkowe powiedzenie mówi sell in May and go away, więc pytanie jest, czy tematyka spowolnienia gospodarczego, tematyka inflacji znowu będzie tym priorytetowym tematem, który będzie sprawiał, że zmienność w maju na rynkach finansowych będzie i to nawet może być podwyższona. Pierwszy wykres, który jest w tle, pokazuje jedną ze składowych tych czynników, które prowadziły do wzrostu inflacji. Były to ceny fraktu i widzimy tutaj, jaki był koszt transportu kontenera drogą morską. Jak widzimy tutaj bardzo wyraźnie, szczyt tych cen miał miejsce mniej więcej w trzecim kwartale w 2021 roku i ta cena przekroczyła 10 tysięcy amerykańskich dolarów. Było to bardzo, bardzo dużo, a teraz cena spadła do 1740. Mniej więcej są to poziomy, które były obserwowane przed tymi zawirowaniami, które 3 lata temu się rozpoczęły. I pytanie jest, czy ten czynnik związany z łamaniem łańcuchów dostaw, z brakiem dostępności różnych towarów, będzie teraz wpływał zdecydowanie na rzecz procesów dezinflacyjnych. Teza jest taka, że faktycznie tak będzie, ale oczywiście będziemy to teraz sprawdzać w praktyce, ponieważ ma to bardzo duże znaczenie. Następny wykres pokazuje, jak kształtują się teraz joblessy, ale na rzecz poszczególnych stanów, i widzimy, że kiedy rozważano recesję i jak zachowywały się te wskaźniki w ostatnich okresach recesyjnych, to teraz mamy tak jakby potwierdzenie negatywnych wydarzeń, które się dzieją w gospodarce, tak jakby względem tego modelu, tego schematu, tej mediany zachowań w czasie recesyjnym rynku pracy. Sygnały, które płyną z poszczególnych stanów, pokazywały, że to zjawisko recesyjne nawet przyspiesza. Więc pytanie jest, czy potencjalne spadki w maju indeksów giełdowych nie będą formą dyskontowania, ostatecznego dyskontowania recesji amerykańskiej gospodarce, która i tak jest najczęściej oczekiwana przez wszystkich inwestorów spośród wszystkich recesji, które się dotychczas wydarzały. Czy historia przyspiesza, czy wydarzenia przyspieszają, skoro wszyscy na to tak czekają? Zobaczymy, będziemy to także śledzić bardzo intensywnie, ale jak widzimy tutaj, sygnał płynący z rynku pracy, z amerykańskiego rynku pracy jest negatywny. No i dzisiaj pytanie, co ustawi maj na giełdach, może płynąć z zachowania tych wskaźników pokazujących tempo wzrostu cen, czyli jaka będzie inflacja i czy rynek na to będzie zwracał uwagę. Dzisiaj poznamy szereg danych z różnych krajów o inflacji, ale dla nas, dla Polski najciekawsze będą te o inflacji w naszym kraju za kwiecień. To są dane wstępne, poznamy je o godzinie 10. Widzimy, że mediana prognoz pokazuje 15%, odchylenie standardowe 0,7 i w tym wypadku to jest punkt odniesienia dla nas wszystkich, ponieważ rynek będzie się zastanawiał, czy procesy dezinflacyjne postępują szybciej, wolniej, czy w ogóle występują. I oczywiście od skali tempa dezinflacji będzie uzależnione oczekiwanie na przyszłe potencjalne obniżki stóp procentowych, bądź też na ich brak, na ocenę szans na kontynuację pozytywnych trendów w polskiej gospodarce, ponieważ jak wiemy, tempo wzrostu inflacji jest teraz porównywane do wynagrodzeń,
jest porównywane do tego, co mamy w portfelach, więc im do konsumpcji, więc im będzie niższa ta inflacja, tym powinna bardziej sprzyjać popytowi na polskie aktywa. Taka powinna być teoria, a jak widzimy, prognozy wahają się od 12,3, to prognozuje Credit Agricole, aż do 15,4, ale generalnie rynek nastawia się, że to będzie około 15%. Poznamy także dane o inflacji dla Francji, też za kwiecień widzimy 5,8, to jest ciekawe, ma być wzrost inflacji w kwietniu. Mamy także mieć dane dla Hiszpanii, tu także ma być wzrost z 3,3 na 4,4. Mamy także super istotne dane o wskaźniku PCE dla Stanów Zjednoczonych o godzinie 14:30. To jest ulubiona miara inflacyjna Fedu, dlatego też te dane, które mają pokazać spadek inflacji do poziomu 4,1 w marcu, mogą sprawić, że rynek będzie nastawiony bardziej na podwyżki bądź też na jednak obniżki stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych, więc dzisiaj po południu oczywiście będzie specjalny raport poświęcony inflacjom w różnych częściach świata, zwłaszcza oczywiście w Polsce, bo te dane naprawdę mogą ustawić maj na giełdach papierów wartościowych, jeżeli dane dotyczące inflacji będą pokazywały na tendencje desinflacyjne albo będą negować tendencje desinflacyjne, ponieważ rynek obligacji powinien w pierwszej kolejności reagować, później rynek przyszłej stopy procentowej, a później rynek akcyjny i oczywiście inne komponenty rynku finansowego także powinny zwracać na to uwagę. Poznamy dzisiaj także dane z rynku pracy z Niemiec. Dwa składowe, które są dla nas interesujące, zwłaszcza te zmiany z bezrobotnych. Im większy plus, tym oczywiście gorzej dla niemieckiej gospodarki. Poznamy także dane o PKB dla Niemiec. Poznamy także dane o PKB dla strefy euro za pierwszy kwartał. I poznamy także wskaźniki Chicago PMI oraz ostateczny odczyt wskaźnika zaufania konsumentów Uniwersytetu Michigan. Te ostatnie publikacje odnoszą się do kwietnia, więc to są najbardziej bieżące dane makroekonomiczne. Będą one miały oczywiście bardzo duże znaczenie i przełożenie, ale przede wszystkim dzisiaj rynek powinien się koncentrować na inflacji, ponieważ to inflacja może ustawić maj na giełdach i warto to sprawdzić, jakie będą te odczyty. Warto trzymać rękę na pulsie, bo to, co się wydarzy, będzie miało ogromny wpływ na to, na te wydarzenia na rynkach finansowych w następnym miesiącu. Mieliśmy dzisiaj także o poranku w Europie decyzji Banku Japonii w sprawie stóp procentowych. Bank oczywiście nie zmienił nic w stopach procentowych, natomiast utrzymał taką retorykę bardzo luźną. Stąd też reakcja na rynkach finansowych. Obserwujemy, że jen jest generalnie pod presją, chociaż tutaj na następnym wykresie widzimy, że inflacja w Japonii jest na 40-letnich maksimach. No i jak na dłoni widać, że tak w ujęciu core, jak i w ujęciu headline, czyli tym głównym, inflacja tutaj jest problemem dla całego świata, od Azji przez Europę aż po Amerykę. Z ciekawostek warto zwrócić uwagę, że jen jest teraz efektywnie najsłabszy od lat 70. Taka siła powinna sprzyjać japońskim eksporterom, ale oczywiście to nie ma większego znaczenia. No i w takim wypadku te dzisiejsze podsumowanie tych dzisiejszych wydarzeń, tych danych, które będą wkrótce publikowane, które mogą wpłynąć na rynek, to ustawi maj na giełdach i warto to sprawdzić, co się dzieje. Uważasz, że moja praca ma sens i jakoś ci pomogła? To pod filmem kliknij w podziękuj, a potem kup i wyślij mi premię. Bardzo dziękuję za docenienie. Andrzej Stefaniak. I teraz w nawiązaniu do wczorajszego komentarza analiza tego, co według mnie było szczególnie istotne podczas wczorajszej sesji. Przede wszystkim zachowanie ropy naftowej. Ropa naftowa, jak widzimy tutaj, ma szansę zaliczyć kolejny miesiąc na minusie. Dzisiejsze zamknięcie będzie miało bardzo duże znaczenie dla rynków finansowych. Zamykamy nie tylko tydzień, ale także miesiąc. A sama ropa naftowa, jak widzimy, walczy o to, żeby zamknąć tą lukę wzrostową, która powstała na samym początku kwietnia. Jeżeli dzisiejsza sesja
nie doprowadzi do trwałego powrotu nad poziom 75 dolarów, czyli ta luka zostanie zamknięta, to będzie to bardzo zła wiadomość dla perspektyw co do przyszłości ropy naftowej oraz także będzie sygnalizować, że rynek tutaj surowcowy nastawia się na recesję, na negatywne zjawiska w amerykańskiej gospodarce. Wczoraj mówiłem, że także patrzę na zachowanie miedzi, a miedź odbiła jednak od tego swojego marcowego wsparcia, tych marcowych minimów. Dlatego też brak złamania wsparć na miedzi i na ropie naftowej nie doprowadziła wczoraj do wyprzedaży na giełdach papierów wartościowych, a nawet pojawił się popyt, bardzo duża nadzieja na to, że będzie jednak pozytywny rozwój sytuacji. Natomiast inne ważne surowce, inne ważne metale, czyli złoto, próbowało wybić się dołem, rozpocząć jakąś falę spadkową, ale oczywiście jak widzimy tutaj na wykresie, znowu ta miesięczna linia trendu wzrostowego zadziałała, czyli bardzo ładnie ona wyznacza poziom konsolidacji i ostatnie minima to jest ten punkt odniesienia i dopiero ich złamanie pozwoli realnie myśleć o tendencji spadkowej na cenie złota. A jeżeli o tym rozważamy, to powinniśmy dzisiaj po tych wszystkich danych zaobserwować umocnienie amerykańskiego dolara i wzrost rentowności, a gdyby tak się stało, to dopiero te fakty dadzą nam fundamentalne uzasadnienie do spadków ceny złota, ale na razie nie widać jakiejś większej chęci przynajmniej na umocnienie amerykańskiego dolara, ale po tych dzisiejszych danych wiele może się wydarzyć. Ta nadzieja, o której mówiłem, bardzo ładnie jest widoczna na indeksie giełdowym w Stanach Zjednoczonych, który wczoraj bardzo ładnie wzrósł, zakończyliśmy na maksimach, sesja była imponująca, więc zanegowane są te krótkoterminowe sygnały negatywne, ale oczywiście wszystko jest w grze, a te dzisiejsze dane, które mogą ustawić na maj na giełdach, mogą także znowu zmienić nastrój inwestorów na prospadkowy, jeżeli inflacja będzie wyższa, jeżeli będzie sygnalizowała dalsze podwyżki stóp procentowych i negatywne zjawiska w perspektywach co do stóp procentowych. Sesja w Azji przynosi nam wzrosty, w Japonii mamy tendencję wzrostową, znowu atak na opory, a raczej optymizm w Hongkongu, czyli moim zdaniem Europa dzisiaj rozpocznie od luk wzrostowych, prób wyciągania na jeszcze wyższe poziomy. Tutaj DAX ma szansę na to, żeby zakończyć cały miesiąc na maksimach. Mamy także cały czas konsolidację na euro-dolarze w okolicach poziomu 1,10 i tu moim zdaniem niewiele się wydarzy, chociaż te dane mają duże znaczenie, które poznamy dzisiaj o godzinie 10, o godzinie 14.30 dla Stanów Zjednoczonych. Jednak Fed w środę ma tak duże znaczenie, że prawdopodobnie będziemy się tu konsolidować, chłodzić wskaźniki i czekać na środę na godzinę 20. To ma bardzo duże znaczenie. Amerykański dolar i Bank Japonii dzisiaj na chwilę obecną na tą godzinę po decyzji prowadzi i mamy obserwację osłabienia jena japońskiego, ale na razie jakaś duża zmienność nie występuje, ale rynek także patrzy na amerykańskie obligacje. Tutaj rentowności wracają w okolicach średniej dwustustacyjnej i nic nowego się nie dzieje, a Bitcoin już nie generuje tak dużej zmienności, jak to miało miejsce w środę, ale konsolidacja blisko poziomu 30 tysięcy dolarów aż się prosi o to, żeby rozpocząć następny impuls wzrostowy. Więc jeżeli popyt na ryzyko będzie atakować, to także wzrośnie szansa na wyjście na ten poziom na tej najbardziej popularnej kryptowalucie. I na koniec polskie aktywa, ponieważ one w szczególności powinny dzisiaj zareagować na te dane, które poznamy o godzinie 10, czyli o inflację w Polsce. Jeżeli inflacja będzie niższa, będzie to oznaczało, że wzrośnie szansa na to, że będziemy świadkami obniżek stóp procentowych w naszym kraju, a to będzie sprzyjało po pierwsze polskim obligacjom, a po drugie temu, żeby indeksy giełdowe poszły w górę. Natomiast złoty żyje tym, co się dzieje na euro-dolarze. A skoro jesteśmy cały czas w okolicach 1,10, jeżeli pozostaniemy po godzinie 14.30, także na euro-dolarze nad tym poziomem, to jednak moim zdaniem złoty powinien się umacniać bez względu na to, jakie będą dane o inflacji, tak na euro, jak i na dolar złotym, ale moim zdaniem silniejsza reakcja powinna wystąpić w przypadku
inflacyjniejsze niż prognozy, na pierwszej kolejności na polskich obligacjach, które powinny być kupowane, czyli rentowności powinny spadać, a także na giełdzie papierów wartościowych, która zachowuje się wprost imponująco. Ta wczorajsza sesja była niezwykle ważna, interesująca, przyniosła dużą zmienność, zamknięcie na maksimach, a to zwiększa szansę, że będziemy przebijać styczniowe maksima i że będzie nawet skuteczny atak na poziom 2000 punktów, jeżeli te dane, które ustawią na maj na giełdach, będą sprzyjały popytowi na ryzyko. Moim zdaniem to, co się dzieje teraz na giełdzie, pokazuje niezwykłą presję na polskie aktywa. Tutaj kapitał zagraniczny kolejnymi falami kupuje polskie akcje i moim zdaniem do czasu, kiedy te tendencje będą utrzymane na polskich aktywach od złotego przez obligacje, to także warszawska giełda papierów wartościowych powinna być tego beneficjentem. A pamiętamy, że główny czynnik, który sprawia, że tak jest, to jest zachowanie euro-dolara. Utrzymywanie na tych poziomach bądź też dalsze wzrosty będą wyśmienitym paliwem, żeby kupować polskie aktywa od złotego przez obligacje aż po polskie akcje, także w maju. I to jest klucz do tego, żeby zrozumieć, co się w maju wydarzy na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych i na wszystkich polskich aktywach. Dziękuję za odsłuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. I oczywiście tych wszystkich, którzy chcą śledzić mój portfel w edycji kwietniowej, która jeszcze teraz trwa, zachęcam ich do wysłania specjalnej wiadomości, adres e-mail poniżej, a będziecie otrzymywać wiadomość z informacjami, jak modyfikuję mój portfel w zależności od zmieniającej się sytuacji rynkowej następnego dnia na indeksach giełdowych, na Forexie, na surowcach, na obligacjach, a nawet na Bitcoinie. Wszystkiego dobrego, życzę dzisiaj dodatniej stopy zwrotu i pozdrawiam.